kwietnia. Widzimy się przy urnach wyborczych. Głosujemy na listę numer 2. Łączy nas? A także własność, sprawiedliwość, Bóg, honor i ojczyzna. Jeżeli chcecie gospodarnego zarządzania miastem, jeżeli chcecie ochrony waszych podstawowych praw i interesów, głosujcie na jedyną wiarygodną siłę w tych wyborach. Konfederację i bezpartyjnych samorządowców. Samorząd to również silne kobiety. Potępiam wszystkich, którzy deprecjonują znaczenie i wartość kobiet w życiu i polityce. Ale my tutaj nie jesteśmy przez nikogo deprecjonowane. Konfederacja i bezpartyjni samorządowcy są solą w oku działaczy dużych partii politycznych. Trzeba wymienić kadrę w Sejmie i to robimy, i trzeba wymienić kadrę w samorządach i to robimy. My nie potrzebujemy ludzi o mentalności biurokratów, nie potrzebujemy ludzi o mentalności niewolników. Potrzebujemy ludzi dumnych, odważnych, chętnych działać dla obywateli. Tam, gdzie będą zamykać nam drzwi, tam my wrócimy oknem i sprawy dla ludzi załatwimy. To Europejski Zielony Ład, zatwierdzony przez premiera Morawieckiego na szczycie Rady Europejskiej w grudniu 2019 roku. Pakiet Fit for 55, zatwierdzony przez premiera Morawieckiego w grudniu 2020 roku. Dzisiejsza koalicja rządząca na czele z premierem Donaldem Tuskiem kontynuuje tę politykę. Konfederacja jako jedyne ugrupowanie od samego początku sprzeciwiała się Zielonemu Ładowi i będzie się sprzeciwiać do samego końca. Chcielibyśmy, żeby to ktoś inny za nas załatwił. Chcielibyśmy tego, ale okazało się, że nikt nas nie wyręczy. Okazało się, że nie będzie Polski, jeżeli nie obronimy tego, co jeszcze nam zostało, i my się poczuwamy do tego obowiązku. Ale jest jeden warunek. Musicie nam na to pozwolić. 7 kwietnia. Wierzę, że współpraca bezpartyjnych samorządowców i konfederatów przyniesie efekty, bo to jest przyszłość.